Uwaga! Wczytałeś się wszystkie i... BOOM! Gość. Ale lag był! Jak dobrze wiecie, w sprawach różnych dziwnych testów oraz trybu kreatywnego jestem bezkompromisowy. Robiliśmy już najdłuższy skok wózkiem golfowym, uciekaliśmy przed zawalającym się mostem, który prowadził przez całą długość mapy oraz budowaliśmy największą kolczastą pułapkę składającą się z 5000 trapów. Więc moi drodzy, przyszedł czas, aby pobić kolejny rekord, tym razem związany z zombiakami. Dzisiejszy odcinek będzie nagrywany na nowiutkim sprzęcie od firmy MSI. Dokładnie na laptopie gamingowym MSI GL63-8SE. Oraz myszy gamingowej Clutch GM50. Jest to propozycja dla osób, które szukają mobilnego i gamingowego komputera, który będzie oferował naprawdę wysoką wydajność. GL63 może pochwalić się naprawdę niewielkimi rozmiarami. 16-calowa konstrukcja waży niecałe 2,3 kg i mierzy 30 mm grubości. Pod względem wykonania jest również dobrze. Pokrywa ekranu oraz panel roboczy jest wykonany z aluminium, a spód obudowy z mieszanki tworzywa sztucznego i stopu metalu, dzięki czemu nie ma obaw co do solidności i wytrzymałości laptopa. Laptop posiada matrycę, która działa w 120 Hz z czasem reakcji 3 milisekundy. Jeżeli chodzi o stylistykę, to standardowo matowa czerń i czerwone akcenty charakterystyczne dla firmy MSI. Razem wszystko prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Laptop jest naprawdę smukły jak na swoje gamingowe przeznaczenie, co może budzić obawę odnośnie ilości dostępnych złącz. Na szczęście nie jest aż tak źle. Po lewej stronie znajdziemy gniazdo sieciowe, pełnowymiarowe HDMI, mini DisplayPort, port USB 3.1, port USB typu C oraz gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe. Klawiatura pod względem charakterystyki bardziej przypomina rozwiązanie zastosowane w ultrabookach. Klawisze charakteryzują się płytkim i twardym skokiem, który na szczęście jest bardzo dobrze wyczuwany. Dzięki temu pisanie jest bardzo wygodne. Ale zapewne bardziej interesuje Was, co jest w środku. Wewnątrz komputera znajduje się procesor i7 8 generacji model 8750H. Oraz, uwaga, uwaga, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2060, czyli wersja 6 GB. Karty graficzne GeForce RTX oparte są na architekturze GPU Turing i całkowicie nowej platformie RTX. Dzięki temu układy te zapewniają nawet 6-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do kart graficznych poprzedniej generacji. Oraz wprowadzają do Twoich ulubionych gier sztuczną inteligencję Ray Tracing w czasie rzeczywistym. Przy bardziej wymagających tytułach gier technologia Cooler Boost zadba o niskie temperatury. Mysz natomiast stworzona jest dla praworęcznych. Posiada sensor optyczny, 6 przycisków oraz regulowaną czułość DPI od 400 do 6400. Brzmi to naprawdę interesująco, a dzisiejszy odcinek będzie idealnym testem jego możliwości. Oczywiście link do promocji oraz specyfikacji tego laptopa znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do testu. Moi drodzy, dzisiaj do pomocy zaprzągłem dwóch moich ziomeczków, czyli Szalonego i Szaka. Cześć panowie. Siemanko. Siema, siema. I o, jaki tajny cios karate Szalony wyprowadził. Ja też wyprowadzę, bo szykujemy się na walkę z zombiakami. Panowie, dzisiaj będziemy postarali się zrespić jak najwięcej zombiaków. Jest to możliwe na mapie w trybie kreatywnym. A jeżeli się uda, to później rozstawimy masę trapów i je wszystkie zabijemy. Dobry pomysł? Tak, super. A w ogóle, jak mnie słychać? Jest spoko? Dobrze, normalnie. Dobra, no, dobra, dobra, bo ja to nagrywam na laptopu. A nie myślałem, że będzie problem jakiś z Discordem, a jeżeli jest spoko, no to wszystko spoko. Wchodzisz sobie w pilocik i wybierasz sobie w zakładce urządzenia generator stworów. I normalnie walisz go opór go walisz. I ustawiamy sobie w rządku od samego początku do samego końca mapy, jeden przy drugim. Zobaczymy, czy jak damy rozpocznij grę, wtedy jest taki fajny wybuch tych kryształów, czy się zwiesi ten laptop, na którym teraz nagrywam. A wy widzowie możecie dać znać w komentarzu, jak sądzicie, czy się zwiesi, czy się nie zwiesi. Ale nie skipujcie odcinka, oglądajcie cały do końca, dobra. Bo tu będzie jeszcze wiele różnych śmiesznych testów związanych z zombiakami. Ho, 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 bracie, dobrze to wygląda. Moi drodzy, mamy dopiero chyba 1/4. Co sądzicie panowie, jaki będzie werdykt? Nie wytrzyma? Będzie grubo. Oby Milko, oby mi tylko nie wywaliło nagrywania. Okej, moi drodzy, już prawie kończymy. Wygląda to bardzo przerażająco. Jakby to powiedziała Werka, superancko. Superancko. Powiem wam tak, moi drodzy, że fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym odcinkiem tak tyle łapek, ile jest tych kryształów. Byłoby mi naprawdę mega miło. Nie no, takie 10 000, jakby siadał pod tym odcinkiem, było naprawdę super. Nasze poświęcenie, myślę, że jest tego warte.
Panowie, ja oczywiście wam nie gwarantuję, że was komputer się nie spali przez to, nie? Więc wiecie. No, podam ci numer konta, byś wiedział. Okej, okej, luzio. Okej, moi drodzy, zobaczcie, jak to przecudownie wygląda. Jeszcze zostało tylko kilka rzutów. Jeden, drugi, trzeci. I mogę uznać, że cała mapa jest zapełniona. To co, panowie, odpalamy fajerwerki? Kunta. No ale jeszcze o czymś przypomnę. Standardowo przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Farrell, który resetuje się co 2 tygodnie. To chyba teraz już mogę normalnie odpalić fajerwerkę i będę zadowolony. Uwaga! Rozpocznij grę. Jedziemy! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Co się stało się? No właśnie, nie, tego nie wiem. To jest normalne. Musimy chwilę poczekać. Wiecie, tam pioruny się ładują. Halo, jakiś dymak mi z komputera leci. Tak? Ja też coś czuję. Chyba się procesor zajął. Uwaga! Wczytałeś się wszystkie i? Ej, ja miałem bez piorunka. Ja też miałem bez piorunka. Ej. Stop. Ej, coś jest nie tak. Raz. Jeszcze raz trzeba to... Nie, a, poszedł! Co jest? Wow, patrz jaki dym. Jeszcze raz. Jeszcze raz, ej, moja wyspa. Zakończ grę jeszcze raz. Tak, od razu lot nie odpalajcie. Uruchom grę ponownie. Ale był lag. A teraz mi się wydaje, że będzie szybciej. Dobra. Od razu lot nie trzymać. No, wczytują się, uwaga. Ja już mam lotnię. No. Ja mam przecież będzie widać z Marsa. BUM! Goście. Ale lag był. Wariacie. Tego chyba jeszcze nikt nie dostawał na YouTubie. Ej, ale jestem zadowolony z tego komputera. Nie spodziewałem się. Wytrzymał taki test. Nie wywaliło Fortnite'a. Moja wyspa. Jeszcze raz. Rozpocznij grę. O co chodziło? Dałem rozpocznij grę, jakby się gra nie rozpoczęła. No. Jakiś lag był, no. Ja mówię, gdzie są zombiaki? Jeszcze raz, okej. Od razu się odsuwam, to jest tak piękne. Uwaga. Muszę w niebo popatrzeć, jak to sieknie. BUM! To taki dym na koniec. No. Kozak, kozak. Dobra, zobaczmy, gdzie są teraz zombiaki. Czy się zrespią z każdego kryształu? Praca nie wyspy jest, nie wiem czemu. No. A no? Praca wyspa. Patrzcie, nawet gra się nie uruchamia. No jest tylko dostosuj. Kto by pomyślał, kto by pomyślał. Okej, okay, moi drodzy, zróbmy jeszcze jeden wybuch na koniec sobie. Tak. Ostatni epicki wybuch. I teraz postaramy się zrobić taki fajny respawn zombiaków, obłożony trapami. I postaramy się pobić rekord świata w zabiciu jak największej ilości zombiaków. Uwaga, BUM! Dobre, to jest naprawdę dobre. Zabiło mnie. No widzę. Szalonego zabiło. No nic, moi drodzy, muszę oznajmić niestety, że musimy wyspę wyczyścić. Resetujemy wyspę i zobaczmy, jak ona... O, jak się ładnie usunęło szybciutko. No nice. Teraz zrobimy, panowie, tak. W sumie chyba ja będę musiał tylko stawiać trapy, żeby to mi się zaliczały kile. Ale o, nie szkodzi. Postawmy na razie taką arenę, na której będą się respiły zombiaczki. Okej, okay, troszeczkę upgrade'owałem nasz tunel aerodynamiczny. Jeszcze trochę sofitu. Lekkie lagi już odczuwam. Ale to tylko wtedy, kiedy zombiaki się respią, ale to jest normalne przy takim natężeniu wszystkiego, co tutaj się dzieje. Jeszcze dajmy trapy na sufit. Mam już 200 zabitych zombiaków. Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wow, dobra. To co, ja staję w tym miejscu, a zombiaczki niech giną. Dobra, ile mamy na respa? Od razu 20 ginie. Mamy 279, 280. No jeszcze szalony zginął. No to mamy 300. No po 20, okej. Okay. To ja na parę godzin zostawiam tak komputer i zobaczymy, jaki wynik uda nam się wykręcić. Jakim cudem, jakim prawem, żeś się zniszczył 50 minut przed końcem?
Zabiliśmy niecałe 13 tysięcy zombiaków. Ale jak to? Jak to się stało, moi drodzy państwo, że ten kryształ zniknął? O Jezu. Szkoda, szkoda, bo czuję, kurczę, niedosyt, bo przez tą godzinę mógłbym jeszcze nastukać do 20 tysięcy kili. Nie wiem, nie mam pojęcia, moi drodzy, dlaczego ten kryształ znika. Nie udało nam się przekroczyć progu 20 tysięcy kili, ale jestem i tak z samego testu bardzo zadowolony. Powiem więcej, bardziej jestem zadowolony z tego sprzętu, na którym to nagrywałem, ponieważ na wysokich wymaganiach zero przycień, zero lagów, zero crashów. Jest to sprzęt naprawdę z wysokiej półki, jeżeli chodzi o laptop. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a link do promocji oraz specyfikacji tego laptopa znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Trzymajcie się. Cześć!